usłyszałem, że my, niewinnych, nie krzywdziliśmy. Spuszczaliśmy łomot tylko tym, którym się należało. Witam w kolejnym odcinku Miejsca Zbrodni. Dzisiaj znajdujemy się na warszawskiej Starówce. I mimo wszystko, dzisiejszy odcinek nie będzie tyczył tylko i wyłącznie tego, co tu się działo, a porozmawiamy o ludziach skrzywdzonych przez polską mafię. Jednak zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcji oraz możliwości wspierania kanału, jeśli uważacie, że robimy coś wartościowego. To jeżeli jesteście w stanie nam dać jakąś cegiełkę, wspomóc cokolwiek, chociażby na właśnie wyjazdy w takie miejsca, to Was serdecznie zachęcam. A tymczasem dzisiaj skupiamy się, jak mówiłem, na ofiarach polskiej mafii. Jak widzicie, knajpy, życie tętni, wszystko jest kolorowe, piękne i świecące. Jednak lata 90., a w sumie ich początek, był bardzo trudny. Nie było możliwości, jak wiecie, w latach 80., aby mieć swoją knajpę, swój interes, aby zjeść u prywatnego restauratora. Wszystko było państwowe. Lata 90. jednak zmieniły to wszystko i pozwoliło ludziom otworzyć swoje biznesy. Jak widzicie, rynek Starego Miasta, no to powiedzmy sobie szczerze, punkt obowiązkowy turystyki w jakimkolwiek mieście, w jakim byśmy się znaleźli. To jest wręcz obowiązek, jak przyjeżdżasz do Warszawy, to musisz odwiedzić dwa punkty. Jest to właśnie rynek Starego Miasta, no i wiadomo, Pałac Kultury. Jednak kiedy przedsiębiorcy myśleli, że zaczną zarabiać, że w końcu prywaciarz to już nie wróg socjalizmu, ciężko się przeliczyli, ponieważ grupy przestępcze w 1994 roku postanowiły brutalnie wywrzeć nacisk na przedsiębiorcach, aby za możliwość prowadzenia w spokoju takiego interesu, żeby płacić im dole za ochronę, a w rzeczywistości spokój. Ale to, czego dokonała grupa wołomińska w tym miejscu, wiąże się naprawdę z bezczelnością polskich grup przestępczych. Cały proceder polegał na tym, że aby prowadzić taki lokal w spokoju, było trzeba się opłacać. Jednak w jaki sposób ten proceder wyglądał? Był bezczelny. Na początku do takiej knajpy przychodzili gangsterzy, którzy mówili wprost: chcesz mieć spokój? Nie potrzeba pani ochrony? Zapłaci pan, pani tyle i tyle pieniędzy. Na początku wielu płaciło, chcąc mieć spokój. Jednak ci, co odmawiali, nie mieli takiego ogólnego spokoju. Jednak to jest tylko i wyłącznie podstawa tego, jak wyglądały haracze. Grupa wołomińska wpadła, jak wspominałem, na bezczelny sposób ich egzekwowania. Polegało to na tym, że na początku przychodzili gangsterzy, którzy oczywiście wychodzili z takim pytaniem, jednak ci, którzy odmawiali, kończyli bardzo niemiło. Dochodziło w takich lokalach do pobić. Dochodziło do okaleczania ludzi, łamania im kręgosłupów moralnych, ale i tych prawdziwych. Dochodziło również do sytuacji, gdzie po prostu gangsterzy wśród turystów, którzy tutaj chcieli raczyć się chociażby jakimiś regionalnymi smakołykami, w rzeczywistości spotykali się z ogromnym chamstwem, ponieważ tacy gangsterzy, chcąc zastraszyć przedsiębiorców i odstraszyć klientów, zaczęli zachowywać się ordynarnie. Demolowali knajpy, zastraszali ludzi, bili,
zachowywali się w sposób karygodny, aby odstraszyć klientelę, co równało się, że taki przedsiębiorca, restaurator nie miał ani grosza. Po takiej sytuacji Grupa Wołomińska postanowiła, że wyskoczy z drugim swoim pomysłem, jakim była wtedy legalnie otworzona firma ochroniarska Eskorta. Restauratorzy, którzy nie chcieli płacić, byli problemem dla Grupy Wołomińskiej, więc postanowili w związku z tym otworzyć firmę legalną ochroniarską o nazwie dość bezczelnej Eskorta. Kiedy właśnie Grupa Wołomińska przychodziła do takiego lokalu kogoś, kto nie chciał płacić, przychodzili ochroniarze, którzy po takiej właśnie demolce proponowali: widzimy, że ma pani problem, a więc może potrzeba pani ochrony. I tak blisko tutaj na Starówce około 1000 przedsiębiorców postanowiło wejść w ten układ. I można powiedzieć, że tutaj praktycznie każdy lokal miał nalepkę tej firmy ochroniarskiej. Jednak w pewnym momencie jedyna restauratorka, znana restauratorka, postanowiła przerwać ten proceder i wytoczyć mafii wojnę. O tym za moment. Według wielu doniesień to właśnie słynna restauratorka Magda Gessler miała przeciwstawić się temu, co robiła tutaj mafia wołomińska. To ona miała spowodować jedno z najważniejszych wydarzeń, jeśli mówimy o historii mafii, czyli o słynnym buncie restauratorów. Restauratorzy mieli już dosyć tego opłacania, ciągłego nękania, niszczenia interesów, więc postanowili się skrzyknąć, jednak wielu się bało. A to właśnie Magda Gessler miała wszystkich tych przedsiębiorców pokrzywdzonych przez te bezczelne działania, aby ich wszystkich skrzyknąć i namówić do tego, że nie, jest lato, sezon turystyczny, miasto zaboli najbardziej, jeśli właśnie teraz my wszyscy zjednoczymy się i zamkniemy wszystkie knajpy i w ten sposób może policja coś zrobi, może miasto, może prezydent nawet się tym zainteresuje. Jednak o zamknięciu Starówki wypada powiedzieć znacznie więcej, ponieważ naprawdę było to wydarzenie, które wstrząsnęło warszawskim życiem. Trzeba wziąć pod uwagę, że to był 94 rok, lato, sezon turystyczny. Policja na zgłaszane problemy wcześniej przez restauratorów nie reagowała zbyt poprawnie. Mianowicie policja była na tyle bezradna, tak niedofinansowana, tak niedozbrojona, nie mająca środków ani możliwości prawnych, aby z tym walczyć, że mówili sami: to już wiesz co, panie, dla świętego spokoju zapłać im te parę tych groszy, oni się odczepią, my nic nie możemy zrobić, a pan będziesz miał spokój. No bo wiecie, policja w tamtych czasach to chciała, aby najlepiej bandytę to samego na komisariat przyprowadzić. Jednak szoku doznali obcokrajowcy, którzy tutaj przyjechali. Tak jak mówię, wyobraźcie sobie, jeszcze raz, lato, sezon turystyczny w rozkwicie. Ludzie chcieli coś zjeść, ludzie chcieli tutaj coś pozwiedzać, a tu wszystko nagle, po prostu, jak jeden mąż zamknięte. Jednak mianowicie, kiedy obcokrajowcy pytali, no ale zaraz, dlaczego tutaj nie możemy nic kupić, dlaczego nie możemy zwiedzić miasta? No to restauratorzy jakoś tam pokracznie to tłumaczyli, że jest taka sytuacja, że mamy centrum miasta, stary rynek, a policja nie ma po prostu ani narzędzi, ani środków, aby nas obronić przed bezczelnymi bandziorami, którzy chcą od nas pieniędzy i jeszcze podają się za firmę ochroniarską. Jak restauratorzy w ogóle ten strajk zaczęli? Wywiesili na witrynach, na drzwiach wejściowych, karteczkę z napisem zamknięte z powodu mafii. Mianowicie powiedziałem, że Magdę Gessler dość dużo kosztowało walczenie z grupami przestępczymi. Mianowicie w jednym z wywiadów
Możemy doczytać, że jej córka miała całodobową ochronę. Podobno no, nie czuła się bezpiecznie, jako tak naprawdę prawdopodobnie inicjatorka całego strajku, musiała oglądać się za siebie. Prawdopodobnie, gdyby nie Magda Gessler, to było miejsce, bawiliby się dalej tutaj w haraczowanie. Jednak jak sytuacja się zakończyła? Sytuacja zakończyła się tym, że policja postanowiła odwiedzać i pukać od drzwi do drzwi firm ochroniarskich na terenie Wołomina, Ząbek i pobliskich miejscowości. Okazało się, że firma Eskorta, która tutaj oferowała swoje pseudo usługi ochroniarskie, miała swoją siedzibę, zgadnijcie gdzie? W urzędzie miasta Wołomin. Bezczelne? Bezczelne, ale na to wtedy prawo pozwalało. Jednak policja dotarła do tego, że właścicielem eskorty był herszt Wołomina, Marianka, pseudonim Klepak, ale nie poniósł on żadnych konsekwencji w związku z tym, że były tutaj haracze, oferowanie tej pseudoochrony. Po prostu Klepaka przesłuchano, po paru godzinach wypuszczono, a sprawa, można by rzec, że rozpłynęła się w powietrzu, ale względnie restauratorzy osiągnęli spokój, móc znowu korzystać, zarabiać legalnie, nie bojąc się o to, że chcieli w Polsce otworzyć swoją i prowadzić małą czy większą gastronomię, czy nawet sklep z pamiątkami. Jednak jak wiecie, bezczelność mafii nie skończyła się na haraczach. Była na jeszcze szerszym polu. Ludzie skrzywdzeni przez mafię to byli głównie przedsiębiorcy. Ponieważ kiedy haracze przestały być już w modzie, to znając historię późniejszych grup przestępczych, czyli grupy mokotowskiej, również postanowili naciągać w brutalny sposób. Ponieważ postanowili uderzyć w to, co najczulsze, to, co najukochańsze, czyli w rodziny. Tym razem celem nie były już przychody z przedsiębiorstwa, restauracji czy innej firmy, a handlowano ludzkim życiem. Grupa mokotowska, jak dobrze wiecie, wychodziła z założenia, że jak nie masz na okup albo chcesz go płacić w kawałkach, to syn, córka, żona też w kawałkach. Jak wiecie, ich celem byli głównie bogaci przedsiębiorcy, od których mogli uzyskać jakąś kwotę. Głównie w obcej walucie, w dolarach, w euro. Były to rzędy milionów, nie tysięcy, a milionów. Wielu porwanych do dziś nie odnaleziono. Tak jak chociażby kilkuletniej Karyny Surmacz. Tak samo nie odnaleziono nigdy Hindusa Harisha Hitangę. I właśnie ta bezczelność, byle tylko zarobić, jest czymś, czego nie potrafię pojąć. Jest czymś, co zasługuje na potępienie. I dla mnie w takich sytuacjach niezrozumiałe jest, jak możemy gloryfikować takie osoby, które żyły z cierpienia innych. Nie jest tajemnicą, że rozmawiałem też z osobami kiedyś z półświatka, zgłębiając tę wiedzę, o której wam teraz opowiadam lub przekazuję. Uważam, że aby poznać dobrze pewne historie, trzeba zasięgnąć języka u tej jednej, jak i drugiej strony barykady. I kiedyś tak pytając właśnie o kwestię haraczy, zadałem proste pytanie. Co z tymi ludźmi, których haraczowaliście, których krzywdziliście, którym, jak już mówiłem, łamano te kręgosłupy, choćby moralne. Co z nimi? Czy macie jakieś wyrzuty sumienia? Usłyszałem odpowiedź, która zmiotła mnie z nóg. Usłyszałem, że my, niewinnych, nie krzywdziliśmy. Spuszczaliśmy łomot tylko tym, którym się należało. Jak to czytać? Nie wiem. Wybielanie?
próba zmieniania faktów, mijanie się z prawdą, czy może traktowanie, że byli winni tylko dlatego, że nie chcieli im płacić. Jednak w głowie stwierdziłem, że rozmowa z ludźmi tego pokroju ma się nijak, ponieważ gangsterzy są osobami bardzo zero-jedynkowymi. Oni nie znoszą sprzeciwu. Zgadzają się z tobą tylko w momencie, kiedy idziesz torem ich myślenia. Kiedy im przytakujesz, dajesz argumenty na ich zdanie, kiedy zgadzasz się z nimi, ale sprzeciwu nie znoszą. Wtedy traktują cię jak intruza, jak wyrzutka. I nagle z mężczyzny, kolegi, którego poklepowali jeszcze 5 minut wcześniej po plecach, stajesz się trendowatym, stajesz się najgorszym. Niestety, że w ich towarzystwie można się tylko chwalić, kto więcej okradł, kto więcej pobił, kto ile wygrał solówek, kto ile wygrał stawek. Za tymi haraczami szły łzy dzieci, łzy rodzin, których legalnie zarobiony majątek przez jakiś łysych drani został nagle zagrabiony. Gdzie być może te parę tysięcy dolarów, te parę set dolarów, to były pieniądze na to, aby wykarmić dziecko, utrzymać dom. To są wszystko złamane życiorysy. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, że gangsterzy to wcale nie byli dobrzy ludzie i ja wcale ich na tym kanale nie gloryfikuję, a wręcz potępiam. Jednak te historie, właśnie ze względu na ludzi skrzywdzonych przez mafię, należy pielęgnować, aby nie zapominać o tym bestialstwie, aby nie zapominać o tym, co wyrządzili wielu rodzinom. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on się wam spodobał, ponieważ historia jest, uważam, ciekawa, tragiczna, a i skupia się zupełnie na innym aspekcie tego, co wydarzyło się w latach, kiedy grupy przestępcze grasowały po Warszawie i nie tylko, ponieważ taka historia tyczyła również innych miast. Dziękuję wam za obejrzenie. Dziękuję również mojej ekipie, czyli Julii i Rafałowi za pomoc w realizacji odcinka, jak i wam komentującym i oglądającym i wspierającym nas w tym, co robimy. Chętnie w komentarzach przeczytam, co widzielibyście jako następne na naszym kanale. Pamiętajcie raz jeszcze, proszę, o subskrypcję, łapkę w górę, jak i możliwość wspierania naszego kanału. I chętnie też dowiem się, co myślicie na temat tego, co dziś opowiedziałem. Tymczasem żegnam was i zostawiam z tą historią do przemyślenia. Do następnego.